Obrona. Dużo nad tym pracowaliśmy. Zmieniliśmy system obrony właśnie na to, aby ta obrona była twardsza i nie pozwalała na swobodne poruszanie się przeciwnikom. Dzisiaj to zdało egzamin, mecz walki z obu stron. No, nas początek z naszej strony strasznie paraliżujący i ilość sytuacji 100% przestrzelona w dzisiejszym spotkaniu jest przerażająca. To naprawdę obroną wyciągnęliśmy ten mecz. Trenerze, co zadecydowało o tym, że po trudnym początku przełamaliście Górnika i w końcówce doprowadziliście ten mecz do zwycięstwa? Obrona, jeszcze raz obrona. No i teraz za chwilę kolejne, trzeba już chyba dość szybko dzisiaj pocieszyć się tym zwycięstwem, ale od jutra już chyba myśleć o kolejnych meczach, bo taki trochę pucharowo-ligowy maraton przed nami. Tak jest, ale całe szczęście mamy ludzi gotowych do gry, więc we wtorkowym pucharowym meczu w większości wystąpią gracze, którzy lub mniej, lub w ogóle w dzisiejszym meczu nie wystąpili. Są po sparingach tutaj w okresie przygotowawczym, sprawowali się bardzo dobrze, więc dostaną swoje szanse. Myślę, że poradzimy sobie z tymi spotkaniami. Opisałbym go krótko. Przegrana na własne życzenie. Mieliśmy dużo setek w drugiej, tak samo w pierwszej połowie. Gdybyśmy chociaż połowę z nich wykorzystali, myślę, że wynik byłby zupełnie inny na naszą korzyść. Mecz zdecydował o tym, że jednak drużyna z Kalisza jest dużo bardziej doświadczona. Było to widać zwłaszcza w tych końcowych minutach, gdzie spokojnie prowadziła grę. My może troszkę za szybko chcieliśmy ten wynik poprawić, zniwelować i musimy się tego uczyć. Szkoda, też nie jesteśmy w pełnym składzie. Może to też gdzieś mogło nam przeszkadzać. W pewnym sensie nie mamy czterech podstawowych zawodników z pierwszego składu. Ale musimy sobie radzić i radziliśmy sobie dobrze, powiedzmy do 35-40 minuty i potem przestaliśmy robić swoje rzeczy i tak to się skończyło, jak się skończyło. Rundę rewanżową zaczynacie od porażki. Jaka jest perspektywa przed waszym zespołem? Jak ty to widzisz? Perspektywa jest tylko jedna, że musimy wszystkie następne mecze wygrać, aby myśleć jeszcze w ogóle o medalu. I takie są założenia. Wiedzieliśmy, że tutaj będzie trudny teren, ale mogliśmy ten mecz spokojnie wygrać. I teraz musimy do każdego jeszcze meczu podejść jeszcze z większą determinacją i myślę, że będzie lepiej. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki bardzo. To jakie to uczucie zostać najlepszym zawodnikiem meczu z takim rywalem jak Górnik Zabrze? Dla mnie osobiście takie wyróżnienia indywidualne nie mają żadnego znaczenia. Ja przede wszystkim jestem dumny z naszego zespołu, że pomimo tego ciężkiego początku udało nam się wygrać z takim zespołem jak Górnik Zabrze. I bardzo podziękować chłopakom za to, że gdzieś miałem okazję dzisiaj te piłki kończyć, no bo tak naprawdę ja jako skrzydłowy, ja żyję z podań kolegów, jestem im bardzo za to wdzięczny, ale przede wszystkim jestem dumny z całości, z tego, że wygrywamy 3 bramkami naprawdę z trudnym rywalem u siebie w domu. Właśnie ten początek nie był zbyt obiecujący, ale druga połowa no już zdecydowanie lepsza. No gdzieś te mecze, pierwsze mecze nowej rundy mają taki ciężar gatunkowy, że to jest taka wielka niewiadoma. Na pewno każdy z nas wyczekiwał z tego spotkania, każdemu z nas towarzyszył stres. Ale gdzieś im dalej w mecz, tym było lepiej. Tak jak było widać, gdzieś próbujemy nowy system obronny i mamy nadzieję, że z treningu na trening, z meczu na mecz będzie coraz lepiej. No, dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, no, cieszymy się, że wygraliśmy naprawdę ciężki mecz. Ale no, jutro już tak naprawdę o tym zapominamy. Czeka nas we wtorek ciężki mecz Pucharze Polski, a za tydzień jeszcze cięższe zadanie z Azotami Puławy. Także szacunek naprawdę dla naszego zespołu dzisiaj za serce, za walkę, którą oddaliśmy. Ale gdzieś musimy teraz spokojnie podejść do tematu. Ochłonąć po tym spotkaniu, zobaczyć co zrobiliśmy źle, co dobrze i dalej ciężko pracować. I jeżeli będziemy tyle serca i tyle charakteru co dzisiaj oddawać na parkiecie, to na pewno ta nasza gra będzie jeszcze lepiej wyglądała.